Chciałbym dzisiaj razem z Państwem odpowiedzieć na pytanie, spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy Polskę stać na rezygnację z energetyki jądrowej. Oczywiście chcę przekonać Państwa, że nie stać nas na rezygnację. Dlatego, że jestem święcie przekonany, że energetyka jądrowa daje więcej korzyści niż zagrożeń. Jakie to są korzyści? To jest przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne. Można, mając energetykę jądrową, być pewnym trwałości dostaw energii elektrycznej w naszej sieci. W naszym mieszkaniu będą się zawsze świeciły żarówki, będą działały lodówki i tak dalej. Można łatwo na podwórzu elektrowni jądrowej zmagazynować paliwo jądrowe na wiele lat nawet naprzód. Chcę również wykazać, że jest to technologia przyjazna środowisku. To znaczy, że poza wypalonym paliwem, niewielką ilością innych odpadów, ciepłem odpadowym, każda elektrownia daje ciepło odpadowe, elektrownia cieplna, nie ma innego wpływu na środowisko. Wreszcie, że jest to ekonomicznie opłacalna technologia i że jest łatwa w zarządzaniu. Łatwa jest logistyka, tak zwana logistyka zarządzania. Jak Państwo widzicie, na przykład elektrownia o mocy 1000 MW mocy elektrycznej zużywa tylko 35 ton paliwa. To znaczy jedna ciężarówka, no może jeden wagon paliwa rocznie, podczas gdy elektrownia na przykład węglowa o tej samej mocy potrzebuje 3 pociągów węgla dziennie, a nie rocznie. No, jaka jest zasada fizyczna tej elektrowni jądrowej? To jest elektrownia cieplna, która wykorzystuje energię z rozszczepienia jądra atomowego. Jakie są zasady? Ciężkie jądro ulega rozszczepieniu albo samorzutnie, albo pod wpływem neutronów. W czasie tego rozszczepienia jest uwalniana znaczna energia, fragmenty rozszczepienia i neutrony, które powodują rozszczepienia kolejnych jąder i w związku z tym powstaje reakcja łańcuchowa. Ta reakcja łańcuchowa zachodzi również i w bombie jądrowej, przy czym różnica między bombą jądrową a elektrownią polega na tym, że wśród tych neutronów, które są emitowane w czasie reakcji rozszczepienia, są również neutrony opóźnione, co pozwala na sterowanie. Dzięki neutronom opóźnionym możemy sterować proces rozszczepienia jąder w reaktorze jądrowym, natomiast nie sterujemy tym procesem w bombie jądrowej, dlatego tam następuje to w bardzo krótkim czasie wyzwolenie całej energii zawartej w tych jądrach rozszczepianych. Trochę fizyki, może bardziej dokładnie. Tutaj Państwo macie na ekranie wypisane reakcje rozszczepienia jądra i spalania węgla. Rozszczepienie jądra to jest uran-235 z neutronem, tworzy 2 ciężkie fragmenty tego rozszczepienia, jądro X i jądro Y i 2,5 średnio neutronów. Wyzwalanych jest przy tym 3,2 × 10^11 joula energii albo 200 megaelektronowoltów energii. Natomiast przy reakcji spalania węgla, gdzie po prostu jeden atom węgla łączy się z 2 atomami tlenu, jest to utlenianie węgla, powstaje energia 4,5 elektronowolta albo 7 × 10^19 joule. Jeżeli porównamy te dwie liczby, to widać, że to jest mniej więcej 50 milionów razy mniej niż energia, która jest wyzwalana przy rozszczepieniu jednego jądra uranu-235. Tu na tym ekranie Państwo macie 2 izotopy wymienione. Jeden to jest uran-235, i drugi izotop uranu, uran-238. Ja tu napisałem, wymieniłem ten uran-238, że mogą być takie reaktory, które produkują w trakcie reakcji rozszczepienia również inne paliwo służące do wytwarzania energii jądrowej w reaktorach, mianowicie plutonium-239, w reakcji, która została tam na dole ekranu napisana. Trochę historii. Historia jest tutaj rozpisana dość szczegółowo, dlatego że to wszystko, o czym mówię, działo się tuż przed wybuchem II wojny światowej. W związku z tym było to rzeczywiście gorący okres w historii świata i Europy. No, pierwsze odkrycie, czy pierwsze stwierdzenie możliwości rozszczepienia jądra atomowego
z wyzwoleniem energii, to zasługa Enrico Fermiego, ale Otto Hahn i Fritz Strassmann, Niemcy, odkryli, udowodnili, że to rzeczywiście zachodzi, mianowicie w napromieniowanym neutronami uranie odkryli jądra te, które nazywamy fragmentami rozszczepienia, bar i lantan. Później Oskar Fritsch i Lisa Meitner w lutym 1939 roku stwierdzili, że rzeczywiście to było rozszczepienie jąder uranu i rzeczywiście, że ten proces wyzwala wielkie ilości energii. Proszę zwrócić uwagę, że już Europa była w stanie wojny, już to było po aneksji Czechosłowacji, tuż przed najazdem na Polskę. Wkrótce w Paryżu Joliot-Curie, Lech Kowarski i Hans von Halban stwierdzili, że jest rzeczywiście możliwe powstanie reakcji lawinowej, bo produkowane są przy tym są te neutrony, o których mówiłem. Specjalnie zwracam uwagę na te nazwiska. Joliot-Curie, wiadomo, Francuz, Kowarski, biały, tak zwany Rosjanin, a von Halban, Prusak, jak to się wtedy mówiło, że Niemiec, wspólnie pracowali. To jest przykład zespołu międzynarodowego, które są dość powszechne w tej dziedzinie akurat fizyki. Badania jądrowe zwykle są prowadzone w zespołach międzynarodowych. Następnie w Fermi Meitner i Bohr stwierdzili, że to musi być nie zwykły uran, ten 238, tylko rzadki stosunkowo uran 235 i że te neutrony muszą być tak zwane termiczne, o niskiej energii. Wreszcie Bohr i Wheeler opracowali teorię reakcji rozszczepienia jąder na bazie tak zwanego modelu kroplowego. Fermi i Szilard powiedzieli później znacznie, że to można będzie kontrolować tę reakcję, że niekoniecznie musi to być bomba, ale może być to również i reaktor, który może być paleniskiem w elektrowni, cieplnej elektrowni. No, oczywiście wojna w tym czasie przygotowywała, świat się przygotowywał do wojny, w związku z tym najpierw były wykorzystania militarne i tutaj Państwo macie trochę dat z historii tej militarnej energetyki jądrowej, jeżeli tak można powiedzieć, mianowicie w sierpniu 1939 roku Einstein pisze do Roosevelta: proszę panie prezydencie, proszę zwrócić uwagę, że jest, powstaje możliwość stworzenia nowej broni. Proszę na to zwrócić uwagę. I to było, można powiedzieć, zaczynem do programu Manhattan. Zaczynem do wyścigu wygranego przez aliantów, na szczęście wyścigu do uzyskania broni atomowej w czasie II wojny światowej. A pierwszy reaktor, stos atomowy, jak wtedy mówiono, powstał w grudniu 1942 roku w Chicago, na Uniwersytecie Chicagijskim, na Wydziale Chemii zresztą, a w ogóle zbudowano go pod trybunami stadionów do futbolu. Moskwa w 1946 roku skopiowała ten reaktor. Wiadomo, że nie było to czyste takie odkrycie, a raczej skopiowanie właśnie dzięki działaniu szpiegów. W Nowym Meksyku w Alamogordo w 1945 roku pierwsza próba bomby atomowej w lipcu i zaraz wkrótce jedyne na szczęście do tej pory użycie broni jądrowej na polu walki, mianowicie, czy tam w czelach właśnie nie tyle na polu walki, bo to było zniszczenie dwóch miast, ale na wojnie, to znaczy Hiroshima i Nagasaki. To są różne dwie bomby, bomba uranowa wykorzystująca uran 235 i bomba plutonowa wykorzystująca pluton 239, o której przed chwilą o tym izotopie mówiłem. No, zaczęto wykorzystywać również w celach pokojowych, mianowicie w 1949 roku zbudowano taką pierwszą instalację, wykorzystując to sterowanie tą reakcją dzięki neutronom opóźnionym. To był reaktor w Idaho Falls w USA, ale to produkował energię elektryczną tylko, można powiedzieć, na potrzeby kilku żarówek, tylko żeby pokazać, że można zbudować taką instalację. W 1953 roku we wrześniu słynne wystąpienie na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych Dwighta Eisenhowera, Atoms for Peace, gdzie powiedział, zbyt niebezpieczna to jest zabawa z bronią jądrową, wykorzystujmy to odkrycie dla celów pokojowych. Na szczęście udało się namówić drugą stronę, czyli ówczesny Związek Radziecki również do tego i rzeczywiście wtedy wspólnie rozpoczęto pracować nad wykorzystaniem energii na świecie, nad wykorzystaniem energii jądrowej dla celów pokojowych.
pierwszą elektrownię, taką przemysłową, doświadczalną, ale przemysłową już, zbudowano w Związku Radzieckim w Obnińsku w 1954 roku. W 1955 roku to była pierwsza łódź podwodna z napędem jądrowym, Nautilus słynny, a pierwsza przemysłowa elektrownia, rzeczywiście przemysłowa, o dużej mocy, o mocy 50 już megawatów, ta w Obnińsku miała 5 megawatów, to była brytyjska elektrownia w Calder Hall, wbudowana w 1956 roku. Co to jest elektrownia jądrowa? To jest zwykła elektrownia cieplna, to znaczy elektrownia, gdzie wytwarza się parę wodną, która następnie napędza turbinę parową, która jest połączona z generatorem. Różni się od elektrowni opalanej, jeżeli tak można powiedzieć, węglem, czy gazem, czy ropą, tylko paleniskiem, a cała pozostała część jest ta sama. Po prostu tutaj energia ogrzewająca wodę pochodzi z rozszczepienia jąder, a nie ze spalania węgla, z utleniania węgla. Tu na tym rysunku mamy schemat działania takiej elektrowni jądrowej. To jest to palenisko, o którym powiedziałem, w tym wypadku nie palenisko, tylko reaktor jądrowy. On podgrzewa wodę. Ta pierwotny obieg wodny, wtórny obieg wodny, powstaje para. Para napędza turbinę, turbina obraca generatorem. To samo widzimy w takim troszkę innym ujęciu, bardziej nieschematycznym, tylko jak to jest zrobione, to jest ten reaktorek razem z wytwornicą pary albo z pierwszą przetwornicą ciepła, bym powiedział, jest zamknięty przekazem ciepła, jest zamknięty w obudowie bezpieczeństwa. To jest wytwornica pary akurat i skraplanie. To, co zwykle widzimy przy elektrowniach cieplnych, to są takie wielkie, wielkie kominy, które są identyczne dla elektrowni jądrowej, dla elektrowni węglowej. To są po prostu miejsca, gdzie para się skrapla i powstaje trochę chłodniejsza woda, którą trzeba następnie troszkę jeszcze ostudzić, ażeby była różnica temperatur. Reaktorów tutaj, jak widzimy na tym wykresie, w dniu 8 sierpnia 2005 roku było łącznie 440. W tej chwili już jest 443 reaktory. Proszę zwrócić uwagę, że najwięcej reaktorów, 104, to mają Stany Zjednoczone, Francja 59, mniej więcej, jeżeli byśmy wzięli to procentowo, to USA, mimo że ma 104 reaktory pracujące na swoim terenie, to jest tylko 20% energii elektrycznej, która jest wytwarzana w tym kraju. We Francji to jest prawie 80% energii elektrycznej. Gdybyśmy wzięli te wszystkie państwa, które produkują energię elektryczną, to aż 20 państw ma przeszło 25% energii elektrycznej produkowanej w elektrowniach jądrowych. Generalnie te 443 reaktory produkują 16% energii elektrycznej świata. 16% energii elektrycznej świata pochodzi z reaktorów jądrowych. Inaczej trochę te dane są ujęte w tych tabelach. Widzimy, że na przykład Argentyna to jest 7% udziału energetyki jądrowej w energii całkowitej, a na przykład Bułgaria 47%, Francja 78%, Niemcy takie zdawałoby się antyjądrowe, ale 30% energii elektrycznej pochodzi z elektrowni jądrowych. Litwa 80%, ale w małym kraju są małe potrzeby. Te 80% to jest energia elektryczna uzyskiwana z jednego reaktora tylko. Nasi sąsiedzi raczej należą do państw jądrowych, to znaczy, że bardzo duży procent energetyki, elektroenergetyki pochodzi z elektrowni jądrowych, na przykład Ukraina 45%, Słowacja 54%, Szwecja też zdawałoby się taka dość z rezerwą odnosząca się do energetyki jądrowej, to prawie 50%. Jeżeli weźmiemy Unię Europejską, starzy członkowie to jest tyle, to znaczy 33,5% energii elektrycznej z elektrowni jądrowych. Od maja 2004 roku liczba członków z energetyką wzrosła do 13 w naszej Unii, przy czym
obecnie ten udział energetyki jądrowej w produkcji energii elektrycznej wynosi około 32%. Jak wiadomo, przyłączyły się 10 nowych członków. Polska należy do piątki, która nie ma energetyki jądrowej. Pozostali członkowie tej piątki to jest Estonia, Łotwa, Cypr i Malta, a więc jesteśmy, można powiedzieć, w towarzystwie takich no, nie bardzo wielkich mocarstw. Ale mówi się, że czasami w dyskusjach na temat energetyki jądrowej, że energetyka jądrowa jest w regresie. Rzeczywiście nie ma w tej chwili gwałtownego wzrostu liczby reaktorów jądrowych w świecie, ale w 2004 roku, proszę zwrócić uwagę, że włączono do sieci w Chinach, w Japonii, na Ukrainie dwa reaktory, w Rosji, w Kanadzie. Zakończono eksploatację, owszem, niektórych reaktorów, ale głównie w Wielkiej Brytanii. To są reaktory z lat 50. jeszcze, reaktory bardzo małe, o energii mniej więcej 50 MW elektrycznych. No, wyłączono również w Litwie w grudniu 2004 roku reaktor w Ignalinie. W 2005 roku włączono do sieci reaktory w Japonii, w Indiach, w Japonii, w południowej Korei. Zakończono eksploatację w Szwecji. To jest taka demonstracja polityczna. W Niemczech tak samo. To nie były reaktory, które wymagały względów technicznych czy ekonomicznych wyłączenia, ale jak gdyby spełnienie obietnic, które były kiedyś wyrażone przez partie obejmujące wtedy władzę, no i rzeczywiście dotrzymano tych obietnic. Rozpoczęto również budowę w Finlandii, w Olkiluoto, pierwsza po dłuższej posusze, jeżeli można tak powiedzieć, nowa budowa elektrowni jądrowej w Europie, piąty blok w Finlandii i rozpoczęto w Pakistanie. Proszę zwrócić uwagę, z poprzedniej tabeli, z tej widać, jak wiele reaktorów buduje się na Dalekim Wschodzie czy w południowej Azji. Po prostu tam, gdzie jest gwałtowny rozwój elektroenergetyki, ten rozwój elektroenergetyki zaspokaja się, czy te zapotrzebowanie na elektroenergetykę zaspokaja się głównie przy pomocy reaktorów jądrowych. To tutaj jeszcze jest w innym troszkę ujęciu pokazane. Rzeczywiście wśród tych krajów, które budują elektrownie, to dominują kraje Dalekiego Wschodu. Reaktory eksploatowane są, jak wynikało z pierwszych moich stwierdzeń, dopiero 50 lat. Przy czym proszę zwrócić uwagę, że maksimum wykresu, który tutaj Państwo widzą na rysunku, przypada na lata, na wiek 20 parę lat, co znaczy, że większość reaktorów ma tyle lat pracujących na świecie. Reaktory te budowane wówczas, przewidywano ich eksploatację w ciągu 30 lat. W tej chwili wydłuża się czas ich eksploatacji do 40-50 lat. Niedługo coraz więcej starych reaktorów będzie musiało być wyłączanych i ten wykres troszkę będzie wyglądał inaczej. Reaktory są, o tym nie mówiłem, mówiąc o korzyściach reaktorów jądrowych, mają bardzo wysoki współczynnik wykorzystania mocy. Jeżeli wziąć 440 reaktorów pracujących na świecie, to współczynnik wykorzystania mocy to jest przeszło 80%. To znaczy, że przeszło 80% czasu w roku reaktory dają pełną moc swojej energii. Wiatraki 25%, elektrownie cieplne 60-70%, dlatego że dłużej trwa remont takich reaktorów, dłużej trwa ich przegląd itd. Reaktory, elektrownie węglowe trwa dłużej przegląd takich reaktorów. Natomiast takie elektrownie. Natomiast reaktory odznaczają się tym, że ta kampania paliwowa, kiedy trzeba wymienić paliwo, może trwać bardzo krótko. Rekordziści akurat należą do tych rekordzistów reaktory energetyczne Finlandii. To są akurat takie same reaktory, jakie miały być budowane w Żarnowcu. Otóż ci rekordziści dają ten współczynnik wykorzystania mocy powyżej 95%, to znaczy 5% tylko czasu, 5-7% czasu rocznego jest potrzebne na wymianę paliwa. To jest rzeczywiście no, wielka korzyść wynikająca z tych elektrowni.
Tu mówiłem o Finlandii, to jest akurat reaktory fińskie. Te dwa istnieją, to znaczy te z tyłu, a natomiast ten z przodu to jest wizja, to jest, jak to się mówi, wizja artystyczna albo no, projekt reaktora, który w tej chwili jest budowany. Trzeci reaktor Olkiluoto w Finlandii. Ten właśnie jedyny w tej chwili budowany w Europie. To jest Chmielnica elektrownia jądrowa, ostatnia elektrownia, która została uruchomiona w zeszłym roku na Ukrainie. Trzeci, to jest blok trzeci elektrowni chmielnickiej. Polska jest otoczona wieńcem elektrowni jądrowych. W odległości 307 km od granic Polski eksploatowanych jest 28 bloków reaktorów energetycznych. One są tu wymienione. Proszę zwrócić uwagę, są to reaktory zarówno na Słowacji, jak i Ukrainie, Węgrach, w Czechach, Węgrzech, w Szwecji, w Niemczech. Tylko Białoruś, jedyny nasz sąsiad, nie ma energetyki jądrowej, aczkolwiek coraz odważniej myśli o budowie elektrowni jądrowej. To, co powiedziałem, jest pokazane tutaj na tym rysunku. Widać, że odległości do tych reaktorów są w niektórych przypadkach no, niewielkie. Na przykład ja jestem z Krakowa i odległość ode mnie do reaktorów w Mochowcach, Bochunicach, w Dukowanach czy w Temelinie nawet w Czechach są krótsze niż odległość z Krakowa do Warszawy. Czyli można powiedzieć, że żyję w cieniu reaktorów jądrowych. Reaktory jądrowe mają te 50 lat, to była generacja pierwsza, później generacja druga budowy reaktorów jądrowych, lata 70 do prawie obecnie. Te, które w tej chwili reaktory pracują w świecie, to są reaktory pierwszej i drugiej generacji. W tej chwili buduje się zaawansowane reaktory, zaawansowane technologie, to są reaktory trzeciej generacji czy trzeciej plus. Niedługo są to już bardzo zmieniane reaktory o znacznie zwiększonych współczynnikach bezpieczeństwa i lepszych wskaźnikach ekonomicznych, a w tej chwili świat pracuje nad reaktorami generacji czwartej. One będą dostępne w latach 40. i 50. Będą bo to główne prawdopodobnie źródła energii elektrycznej, jądrowej energii elektrycznej w tym wieku, które będą się odznaczały po pierwsze znacznym zwiększeniem bezpieczeństwa, po drugie znacznym ograniczeniem ilości odpadów przez pewną przerób jeszcze odpadów i znaczne zwiększenie odporności proliferacyjnej. Mówiąc o energetyce jądrowej, zawsze gdzieś tam myślimy o Nagasaki i Hiroshimie, inaczej mówiąc myślimy o tym, że ktoś może w sposób niecny wykorzystać paliwo jądrowe. To się nazywa rozprzestrzenianie broni jądrowej, proliferacja broni jądrowej. Otóż reaktory, nowe technologie mają uniemożliwić, praktycznie biorąc, wykorzystanie paliwa wypalonego czy świeżego do proliferacji. Nowe programy reaktorowe to jest właśnie generacja 4, jest takie międzynarodowe forum, które pracuje nad tymi nowymi reaktorami i to jest drugi program międzynarodowy, który jest prowadzony pod auspicjami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, tak zwany INPRO. To są również reaktory generacji 4, tylko po prostu to INPRO to troszeczkę inaczej, inne jest podejście do tych nowych technologii. Akurat na tym wykresie Państwo mają schematy poszczególnych reaktorów, które są rozpatrywane i zostały przyjęte jako przyszłościowe w ramach tego programu generacji 4. Nie chcę tutaj dokładnie się nad nimi rozwodzić, tylko dość szybko przejdę nad opisem tych reaktorów. Chcę tylko powiedzieć, że one się odznaczają dwoma jak gdyby kryteriami. Po pierwsze, że większość tych reaktorów daje bardzo wysoką temperaturę na wyjściu, inaczej mówiąc pracuje w reżimie bardzo wysokiej temperatury po to, ażeby wytwarzać nie tylko energię elektryczną, ale również wykorzystać ciepło uzyskiwane w procesie dla innych celów, przede wszystkim dla produkcji wodoru, ale może być również wykorzystanie w innych procesach technologicznych. A po drugie, że te reaktory, większość tych reaktorów to są reaktory prędkie, powielające. Nie chcę tutaj też na dłużej zatrzymywać się nad tym, ale można powiedzieć w ten sposób, że reaktory te odznaczają się tym, że one wytwarzają paliwo plutonowe ze swojego popiołu niejako. Inaczej mówiąc, wytwarzają nowe paliwo, powielają paliwo, spalają uran,
235 wytwarzają pluton 239, uranu 238 i w związku z tym na wyjściu jest więcej paliwa niż na wejściu. Paliwo jest powielane. Reaktory poza tym mają te nowe, przyszłościowe, mają też no, niektóre inne mogą mieć zastosowania. Przede wszystkim są to reaktory troszkę mniejsze niż budowane obecnie, to znaczy o mniejszej mocy. Mianowicie zakłada się, że rozwój energetyki jądrowej będzie bardziej gwałtowny w krajach rozwijających się, gdzie raczej będzie zapotrzebowanie na elektrownię o mniejszej mocy. No poza tym te kraje rozwijające się będą również chciały wykorzystać te reaktory na przykład dla produkcji wody do picia. Świat stoi nie tylko przed wieloma wyzwaniami. Jednym z tych wielkich wyzwań i wielkich trudności rozwoju ludzkości to jest brak wody do picia, czystej wody. Wody w ogóle, a przede wszystkim wody pitnej. I między innymi, no a jesteśmy, to się dzieje na lądach otoczonych wodą słoną. Wobec tego odsalanie wody jest niesłychanie przyszłościowym, interesującą technologią i tutaj reaktory jądrowe byłyby takie właśnie wysokotemperaturowe, byłyby bardzo korzystne ekonomicznego punktu widzenia. Powiedziałem, że elektrownia jądrowa o mocy 1000 MW zużywa tylko około 35 ton paliwa. 35 ton paliwa to jest paliwo jądrowe. No, mówi się dużo o innych źródłach, na przykład o tak zwanej reakcji energii odnawialnej, to znaczy oparte na biomasie, wietrze, biogazie i tak dalej. Akurat na tej tabeli mamy porównanie potrzeb paliwowych, czy no, jeżeli chodzi o wiatr, trudno mówić o paliwie, tylko o liczbie wiatraków i tak dalej. I proszę zwrócić uwagę na tę tabelę, dość tak wyglądającą demagogicznie, ale to jest prawda, to co tu jest napisane. Mianowicie, żeby wytworzyć 1000 MW mocy elektrycznej z biomasy, to trzeba 2000 km2 porośniętych najbardziej wydajnymi w tym celu roślinami. Żeby w wiatrakach, to trzeba 486 km2, na których będą ustawione wiatraki, prawie 3000 wiatraków o mocy 1,5 MW każdy. Żeby chcieć mieć biogaz, który by napędzał taką elektrownię, to trzeba by mieć 20 milionów świń, które będą wytwarzały, że się tak wyrażę, ten gaz i tak dalej. Więc proszę zwrócić uwagę, że no jest ten 2 miliony 500 tysięcy ton węgla, te trzy wagony węgla, trzy pociągi węgla dziennie, które musiałyby do takiej elektrowni przyjeżdżać i tak dalej. Elektrownia jądrowa pozwala na, z uwagi na wielką koncentrację energii w paliwie jądrowym, pozwala na łatwe, jak już powiedziałem, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, z uwagi na to, że tę małą ilość paliwa łatwo zmagazynować, łatwo przygotować. Jeszcze o zaletach. Cały czas mówię o zaletach, o zagrożeniach zaraz powiem, ale na razie cały czas mówię o zaletach energetyki jądrowej. A więc jak powiedziałem, wysoka koncentracja energii w uranie. 1 kg uranu naturalnego, uranu, który ma niewiele uranu 235. Pierwiastek uran składa się głównie z dwóch izotopów 235-238. Ten spalany w elektrowni jądrowej 235 to jest poniżej 1%. Otóż 1 kg uranu równoważny jest wartości energetycznej 20 ton węgla kamiennego. Jest po drugie swoboda wyboru dostawcy uranu. Można powiedzieć, że to jest szeroki rynek. Koszty transportu są zaniedbywalne. Nie jest ważne, czy kupujemy ten uran w Australii, czy w Afryce, czy w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, czy w Azji. Dlatego, że praktycznie biorąc te koszty są z uwagi na małe masy zaniedbywalne. Możliwość łatwego i taniego składowania, o czym już mówiłem. Niski udział, generalnie to jest i zaleta i wada, mianowicie niski udział kosztów paliwa w koszcie produkcji energii elektrycznej. Proszę zwrócić uwagę, że dla elektrowni jądrowej to jest 10%, dla węglowej 30%, dla gazowej 75% kosztów energii elektrycznej to jest koszty paliwa. Powiedziałem, że to jest wada i zaleta.
wada dlatego, że w stosunku do elektrowni jądrowej, że trzeba wyłożyć większość pieniędzy na samym początku, trzeba, bardzo kosztowna jest inwestycja i bardzo tani jest sam uran, czyli inaczej mówiąc, bardzo tanie jest paliwo. W elektrowni gazowej elektrownia jest tania, natomiast paliwo jest drogie. To jest może na początku trudność, bo trzeba uzyskać wysoki kredyt i tak dalej, ale z drugiej strony eksploatując elektrownię gazową, my nie znamy przyszłości. To znaczy najmniejsze wahania na bardzo politycznym przecież rynku paliw węglowodorowych powoduje niesłychane wahania ceny energii elektrycznej produkowanej w takiej elektrowni. Natomiast nie ma tego dla uranu. Uran, nawet jeżeli by, to jest bardzo stabilne kosztowo paliwo, ale nawet jeżeli by to, te koszty się zmieniały, to bardzo w mały sposób wpływa to na cenę energii elektrycznej. I tu właśnie tu jest napisane te skutki niskiego udziału ceny uranu w cenie energii. Niska wrażliwość kosztów produkcji energii elektrycznej z uranu na wahania cen surowca. Stabilność kosztów. Bo wiedziałem, że to jest energetyka przyjazna środowisku. W tej chwili coraz więcej mówi się o gazach cieplarnianych. Jak wygląda, oczywiście energetyka jądrowa nie produkuje żadnych gazów cieplarnianych, ale jak wygląda produkcja tych gazów cieplarnianych przez inne technologie energetyczne. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli byśmy wszystkie elektrownie jądrowe w Unii Europejskiej zastąpili elektrowniami spalającymi ropę, zwiększylibyśmy, przypominam, że w Unii Europejskiej 32% elektroenergetyki pochodzi z elektrowni jądrowej. Gdybyśmy wszystkie te elektrownie zastąpili elektrowniami spalającymi ropę, zwiększylibyśmy o 700 milionów ton produkcji CO2. Spalający gaz o trochę mniej, bo tylko niecałe 500 milionów ton. Węgiel o prawie 1000 milionów ton. A zastąpienie elektrowni jądrowych europejskich, tych 32%, innymi źródłami energii w proporcji takiej, jakie teraz mamy, to znaczy ropa, gaz i węgiel w Europie, spowodowałyby zwiększenie emisji CO2 o 700 milionów ton. Proszę zwrócić uwagę, że jest to istotny czynnik chroniący naszą atmosferę, nad Europą atmosferę od gazów cieplarnianych. A co z kosztami? To są koszty z marca 2004 roku. W tej chwili nawet można powiedzieć, te różnice na korzyść energetyki jądrowej są jeszcze większe. Otóż zanim pokażę tę tabelę, chcę powiedzieć, że to jest tabela, można powiedzieć, nie bardzo uczciwa. Nie bardzo uczciwa wobec tych energetyk niejądrowych, dlatego że w przypadku energetyki jądrowej tu jest podane łącznie koszty łącznie z tak zwanymi kosztami ciągnionymi, to znaczy nie bezpośrednio związanymi z energetyką, ale również tutaj na przykład uwzględniono likwidację elektrowni, tu uwzględniono gospodarkę odpadami i tak dalej. Nawet badania, prace badawcze. Natomiast w przypadku na przykład elektrowni węglowych nie zastanawiamy się, mówiąc o kosztach nad hałdami, nad zagospodarowaniem sadzy czy tam żużla z elektrowni. Nie zastanawiamy się nad zanieczyszczaniem powietrza, nad skutkami uszkodzenia atmosfery czy tam zanieczyszczenia atmosfery tymi różnymi tlenkami siarki, tlenkami azotu i tak dalej. Nie zastanawiamy się nad inwestycjami potrzebnymi do usunięcia tych zanieczyszczeń. Mówiąc o elektrowniach wiatrowych, również nie zastanawiamy się nad zajęciem olbrzymich połaci terytorium na te wiatraki. Już nie mówiąc o uszkadzaniu, wiemy, że teraz w tej chwili zieloni bardzo protestują przede wszystkim wiatrakom, bo tam okazuje się, że w tych ładnych górskich różnych rejonach, gdzie w Europie na przykład stawiane są w górach Eiffla na przykład, stawiane są wiatraki, turyści przestali przyjeżdżać, bo nie interesuje ich mieszkanie w zasięgu dźwięków czy nawet widoku takiego wiatraku.